GoPro znowu postanowiło sobie podzielić film. Także skończyliśmy na tym, że nadal punktu drugiego nie ogarnąłem. Pierwszy jest ogarnięty, góra-dół. Za pomocą śruby umieszczonej z tyłu fotela po prawej stronie dopasuj wysokość oparcia. Góra-dół jak najbardziej ogarnięte, trzecie. Czwarte, za pomocą drugiej dźwigni jak najbardziej jest ogarnięty czwarty punkt. Do góry pozycja to jest, gdzie się giba i sobie plecami regulujemy i w dół jak pociągniemy dźwignię, to oparcie się blokuje, jak najbardziej ogarnięte. Za pomocą drugiej dźwigni umieszczonej po lewej stronie regulujemy kąt nachylenia oparcia wraz z siedziskiem, czyli siedzenie możemy tak ustawić, tak i tak samo blokujemy jak czwarty punkt. Za pomocą przycisku umieszczonego po stronie zewnętrznej, tuż pod nakładką podłokietnika, regulujemy jego wysokość, dotyczy tylko modelu Classic Pro, czyli do mojego. Gdzie jest przycisk? A, okej. Okay. Tutaj jest przycisk, który się wciska i to chodzi po tym metalu i możemy sobie te podłokietniki. To jest najwyższe. Możemy sobie ją zrobić naprawdę wysoko. Tak. Dziwne, że nie chowają się do końca. Jest przerwa. Ale spoko. Powiem tak, ogólnie krzesło jest spoko. Jeżeli jest, będzie wytrzymałe i wytrzyma chociaż tyle, co moje pomarańczowe, to ja już jestem zadowolony i to jest około 850 zł dobrze wydanych. Muszę tylko jeszcze ogarnąć, znaczy muszę, nie muszę tak naprawdę, bo w pozycji jest dobrej oparcie. Aczkolwiek chciałbym wiedzieć, dlaczego ten punkt za pomocą pierwszej dźwigni umieszczonej z lewej strony siedziska do pasu odległego siedziska do parcia. Za pomocą pierwszej dźwigni, dobra, zobaczmy tą pierwszą dźwignię. Pierwsza dźwignia jest dziwna. Pierwsza dźwignia jest dziwna, bo ona, nie wiem, w ogóle tak jakby nie działała. Nie chcę nic mocno naciskać. Mam jakiś system z tych sprężyn. I tu widzę jakąś blokadę, pod spodem się rusza. Aha. Kompletnie nie ogarniam, o co tu chodzi. W każdym razie. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Spróbuję teraz pupą pojechać do przodu. A, i działa, oczywiście, że działa. Wystarczy trochę mózgu użyć. Tak, Chan? Siedzimy i pupą, tak jakbyśmy chcieli się przesunąć. Tak się to robi. Bierzemy do siebie i możemy wysunąć. Tak. Wszystkie punkty ogarnięte. Jakby ktoś miał jakieś pytania, to śmiało pisać i pomogę. Ale aczkolwiek... Maksymalne obciążenie dla krzesła wynosi 110 kg. 24 miesiące gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstałe w momencie produkcji. Reklamację należy zgłaszać pod numer bla 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 od poniedziałku do piątku, albo w sumie przeczytam 012 411 22 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. System, według którego skonstruowane są nasze krzesła, został zgłoszony w Urzędzie Patentowym. Krzesła są zarejestrowane jako wyrób medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. Kulik System. Także tak. Krzesło model Classic Pro. Kulik System. Z tego co wiem, dobrą opinię mają te krzesła. Także tak. Spoko, spoko, spoko. O, teraz tutaj będzie dobrze widać, mam nadzieję, jak możemy się daleko odjechać od tego. To całe jeździ. Trzymamy. Jesus. Tak. Trzymamy i możemy do przodu jechać. Ogólnie nie widzę kompletnie potrzeby takiej, ale jest taka możliwość, tak?
Ja preferuję jednak chyba właśnie, żeby było wsunięte do samego końca, tak jak było. Bo wtedy mój odcinek lędźwiowy jest dobrze połączony. Jest dobrze połączony z całą resztą, także na pewno mi się ta druga dźwignia podoba bardzo. Mianowicie to odchylenie do tyłu i zablokowanie, bo do oglądania jest spoko. Jeszcze sobie oparcie bym tylko wziął bardziej do tyłu i nie ukrywam, że pozycja jest masakrycznie wygodna. Jednego, czego mi brakuje w tym siedzeniu, teraz sobie tak naprawdę przypomniałem, to zagłówka. Jeszcze jakby był do tego krzesełka zagłówek tutaj zamontowany, to już jest taka wersja, że tak powiem, mogłaby być Classic Pro, nie wiem, Leisure czy nie wiem co. W każdym razie brakuje zagłówka troszeczkę, czyli brakuje. Ja nigdy tak nie siedzę i nie rozwalam się, tylko to jest, że tak powiem, no moja głowa nie potrzebuje na niczym spoczywać. Aczkolwiek, gdyby było coś takiego właśnie, co by jeszcze nam trzymało głowę, no to powiem, że byłoby o wiele fajniej. Póki co jak najbardziej jestem zadowolony. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało, jak to się będzie sprawdzało na co dzień. Wiem, że na pewno nie będę już się mógł bujać, nie będę mógł siedzieć z jednej strony, z drugiej strony krzesła. Po turecku też raczej już nie siądę. Tak jak na pomarańczowy lubiłem z czasami sobie siedzieć, bo to siedzisko jest duże. No ale może będę miał kręgosłup zdrowszy, tak? Nie to, że narzekam, bo nie mam żadnych problemów. Aczkolwiek nie ukrywam, że tamto siedzenie czasami pozwalało mi na pozycje takie no niezbyt zdrowe, typu właśnie siedzenie po turecku, na jednej nodze gdzieś tam, tak, że kręgosłup był wygięty. I nie siedziałem jakoś tam długo, bardzo kontrolnie, że tak powiem, bardziej rozciągająco ten kręgosłup sobie tak siedziałem. Aczkolwiek no tutaj mamy tylko jedną pozycję możliwą. Ten system tych wajch jest całkiem spoko. Te wajchy są trochę pozajeżdżane. W sensie, że są jakieś takie porysowane tutaj. No ale to powiedzmy, że drobne rzeczy. Póki co jestem zadowolony, tak? Ten plastik poproszę, żeby oni mi dosłali, ale to też nie jest jakiś wielki problem. Tak, jestem zadowolony. Jestem jak najbardziej zadowolony. Jutro krzesło wjeżdża do mnie do pokoju i tak jak z każdym filmem moim. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie w komentarzach. Chętnie się podzielę wrażeniami. Filmy wchodzą do sieci z opóźnieniem przynajmniej półrocznym, więc w momencie, kiedy film się pojawia w internecie, no to ja już naprawdę te rzeczy, że tak powiem, przetestowałem. I wiem mniej więcej już, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Nie wiem, czy tutaj widać, to jest maksymalny kąt odchylenia tego siedziska. I ono nie jest poziomo, tylko jest delikatnie... Troszeczkę ten pupa jest w dół, nam leci i się kręgosłup nam odciąża. Oparcie też sobie wziąłem, zablokowałem w tej pozycji do takiej leżącej. Aczkolwiek, no mówię, do normalnej pracy, no to siedzisko wraca. Wow, strasznie brutalne są te sprężyny. Dobra, to jest... A ja sobie zablokuję, nie lubię jak się giba. Mam nadzieję, że to się nie rozklekota. No brutalne to bije, to naciska się tą wajchę, to buch, oparcie cię bije po plecach, ale jest tak. Czuję, że moja talia jest tutaj jak najbardziej trzymana, ten odcinek lędźwiowy. Jest spoko, oparcia w ogóle mi nie przeszkadzają, jak będę grał, kompletnie mi nie wchodzą tutaj, ja jestem dosyć drobną osobą. Kompletnie mi tutaj nie wadzą w niczym, jak będę gdzieś tam, nie wiem, a właśnie jeszcze jedna rzecz. Ale to już przetestuję, to już będzie taki szybki filmik, jak już krzesło u mnie stanie w pokoju, to jeszcze zobaczę, jak z kierownicą sobie radzi, ale ja już widzę, że nie ma problemu, bo wystarczy, że sobie wezmę oparcie sobie do tyłu troszeczkę wezmę, w dół sobie zjadę, to jest w ogóle najniższa pozycja. Krzesła są na zamówienie robione, znaczy na zamówienia, to jest za dużo powiedziane, pewnie tylko komponenty dobierają poszczególne względem wzrostu i wagi osoby, znaczy tak naprawdę wzrostu, no bo waga jest do 110 kg, no chyba, że ktoś waży więcej niż 110, no to pewnie mają jakieś inne te amortyzatory i tak dalej. W każdym razie no są dobierane te komponenty po prostu do sylwetki człowieka, tak? Także tak jak ja mam 1,69 m, to te komponenty są pewnie uniwersalne od do.
I to jest najniższa pozycja, tak? Ale to ja już widzę, że tutaj będzie mi się idealnie jeździło, nie mam potrzeby niżej nic przy biurku, ale to jeszcze zrobię taki szybciutki filmik jutro, jak krzesełko już stanie u mnie przy biurku i zobaczę, jak mi się siedzi przy biurku, tak? Bo póki co, że tak powiem, w pozycji, w miejscu testowym jestem. Można się kręcić. Także jestem zadowolony. Jestem zadowolony poza tym pękniętym plastikiem, którego no prawdopodobnie nikt nie widział, bo to jest pakowane na szybko i te komponenty są później tak naprawdę wrzucane do kartonu, tak? Tylko nie rozumiem, tu mamy 1, 2, 3, 3 plamki czarne, ale to też, że tak powiem, nie mam zamiaru się o to kłócić. Tu natomiast jest plastik zdarty i to dosyć mocno. Ale to są detale, tak? Ale to tego nie powinno być, tak? Jakichś tam wad konstrukcyjnych tutaj nie widzę. Plastik jest tak tutaj mocno, teraz zauważyłem, że jest zdarty. Przepraszam. Nie jest zdarty ten plastik jakby czymś metalowym. Tak naprawdę to nie mogło w transporcie się wydarzyć, bo karton był calutki, nienaruszony. To gdzieś musiało być przy pakowaniu zahaczone czymś ostrym, także wajchy są trochę pozdzierane, tak jakby ktoś nim papierem ściernym przejechał, ale to są detale, także ogólnie jestem zadowolony, jeżeli krzesło wysłuży tyle co pomarańczowe i nie będzie tak rozklekotane, to te 850 zł, nie chcę dokładnie mówić ceny, bo nie pamiętam, jaka to była cena, 821 zł, jak ktoś będzie zainteresowany, to mu napiszę w komentarzach, w każdym razie coś koło 800 zł, i ogólnie pierwotnie miał być fotel gamingowy, tak? Ale ceny po pierwsze właśnie się zaczynają mniej więcej gdzieś tak, chyba no, znaczy są tańsze o połowę, ale to kompletnie już nie ma sensu brać, bo to są po prostu chińskie rozpadające się rzeczy. I dużo osób bardzo narzeka na te gamingowe fotele, aczkolwiek są gracze, którzy po prostu no, uwielbiają je w ogóle, tak? Ale pewnie albo są sponsorowani, albo coś tam. W każdym razie krzesło biurowe, rehabilitacyjne, do siedzenia w biurze, dbające o kręgosłup, także jeżeli chcemy, że tak powiem, coś kupować, to kupujmy od kogoś, kto ma pojęcie o tym, tak? Także jakieś firmy produkujące krzesła gamingowe, krzesła do biur, do gabinetów i tak dalej, to są firmy, które, że tak powiem, profesjonalnie się tym zajmują i wiedzą co i jak, tak? Zobaczymy, jak to krzesło będzie się sprawowało. Ta pianka jest, znaczy ta taka, nie wiem co to jest nawet, w każdym razie to jest takie dosyć kruche, a to tylko po prostu jest, że tak powiem, element chowający trzpień tego. Także tak, dzięki za oglądanie, z tego co chyba widziałem, to 3 filmy GoPro podzielił samodzielnie i w sumie w idealnych momentach to podzielił, także tyle, całkiem spoko, jutro już będzie u mnie w pokoju to krzesło. Na pewno nie jest coś takiego, że wow, ale się super siedzi, wygodnie i w ogóle krzesło jak krzesło, tak? Ma to wgłębienie tutaj jakiś ten element wentylacyjny, nasz kręgosłup tutaj podtrzymywanie, takie kubełkowe, delikatne, ale nie ma jakiegoś tam super wow, tak? Zobaczymy, jak się siedzi po kilku godzinach ciężkiego grania, a w te wakacje mam zamiar trochę nadrobić zaległości i pograć. Także zobaczymy wtedy, jak to wtedy będzie się sprawowało, tak? Także na chwilę obecną jak najbardziej jestem zadowolony. Pomimo właśnie jakichś tam drobnych zadrapań i pęknięcia tej osłony, tej plastikowej tutaj przy tym krzyżaku, to tak naprawdę jest spoko. Jest spoko. Także... Jeszcze raz, dzięki za oglądanie i do następnego. GoPro, stop recording!